Pokuta i odpusty. Innym ważnym elementem sakramentu pokuty jest tak zwane zadośćuczynienie, czyli popularnie zwana pokuta. Zadaje ją kapłan penitentowi podczas spowiedzi w celu zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Przez pokutę, pisze ksiądz Max Eichen, rozumiemy dobre uczynki nałożone przy sprawiedliwym przy spowiedzi przez kapłana. Są one zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Podobnie wyraża się znany dogmatyk katolicki ksiądz Pietkun. Grzesznik za swoje grzechy zadość czyni przez modlitwę i dobre uczynki. Przez uczynki te pokutnik zasługuje sobie na życie wieczne. Znaczenie tak pojętego zadośćuczynienia jest w religii katolickiej nader doniosłe, ale jakiś przedstawia sens odpokutowania grzechów wyznanych kapłanowi na spowiedzi i bądź co bądź odpuszczonych. Teologia katolicka nie pozostawia tego problemu bez wyjaśnienia. Rozgrzeszenie kapłańskie uczy Kościół, odpuszcza winę, nie gładzi jednak całej kary, którą trzeba odpokutować na ziemi lub w czyśćcu. W każdym grzechu należy odróżnić winę i karę. Przez rozgrzeszenie kapłańskie odpuszczone zostaje wina odwrócenia się od Boga ku stworzeniom. Natomiast karę musi człowiek odpokutować sam w tym lub przyszłym życiu. Co prawda, kara, jaką wyznawca Kościoła musi odpokutować, posiada charakter doczesny. Jednakże nieodpokutowanie jej na ziemi powoduje przedłużenie pobytu w duszy w czyśćcu, ponieważ w czyśćcu znajdują się dusze, które nie odpokutowały jeszcze całej kary doczesnej, w związku z czym nie kwalifikują się do nieba. Aby więc uchronić duszę od straszliwych skutków kary doczesnej, kapłan wyznacza penitentowi odpowiednią pokutę, którą ten winien możliwie szybko i dokładnie odbyć w interesie własnego zbawienia. W katechizmie czytamy, kapłan daje na spowiedzi pokutę, aby grzesznik mógł w ten sposób chociaż częściowo odpokutować karę doczesną za popełnione grzechy. Ponieważ katolickiej pokucie przypisuje się znaczenie zbawienne, interesujące jest pytanie, na czym właściwie ona polega. Odpowiedź znajduje się w każdym podręczniku religii. Zadośćuczynienie sakramentalne, pisze ksiądz Kalinowski, polega na spełnieniu uczynków pokutnych nałożonych przez spowiednika w sakramencie pokuty. Celem zadośćuczynienia jest wynagrodzić Panu Bogu obrazę przez grzech wyrządzoną, odpokutować karę doczesną, a na przyszłość poprawić życie. Uczynkami pokutnymi są zwykle przepisane modlitwy, a niekiedy posty i jałmużny. Zwykle penitent otrzymuje polecenie odmówienia jednego różańca za dusze cierpiące w czyśćcu lub pięciu Ojcze Nasz ku czci serca Jezusowego, albo też siedmiu zdrowaś na cześć Matki Boskiej Bolesnej i tym podobnie. Straszliwy roz. Biedna dusza obciążona grzechami po odbyciu upokarzającej spowiedzi u stóp człowieka musi własnymi uczynkami odkupić grzechy, by móc uzyskać możliwość zbawienia. Jeśli nie dokona tego w życiu doczesnym, zmuszona będzie odcierpieć karę w ogniu czyśćcowym, bowiem dusza w czyściu cierpi kary doczesne za grzechy, za życia jeszcze nie odpokutowane zupełnie. Jak mówi kardynał Piotr Gaspardi, albo w ogóle wtrącona zostać do piekła. Świadomość ciążącej kary, jaką należy czym prędzej odpokutować, odbiera grzesznikowi spokój ducha, wzbudza uczucie buntu lub lekceważenia dla rzeczy świętych. Jakże odmienne uczucia wypływają ze świadomości faktu odpokutowania grzechów w sposób doskonały i zupełny przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela Świata. Pokuta wieków średnich.
Pokuta zadawana przez współczesnych kapłanów dzisiejszym penitentom jest niewspółmiernie niska wobec analogicznych kar pokutnych okresu średniowiecza. Dość wspomnieć o długich i wyczerpujących ciało oraz wysuszających ducha postach pokutnych, biczowaniu jako formie średniowiecznej ascezy, uciążliwych pielgrzymkach do miejsc świętych w celu zasłużenia sobie na życie wieczne. Wspomina o tym świetny znawca kultury średniowiecznej Jan Ptaśnik. Około połowy XIII wieku, kiedy na rok 1260 przepowiadano wejście nowej ery, a z nią końca świata i sądu ostatecznego, na tle religijnego obłędu powstała sekta biczowników Flagellantes, także braćmi krzyżowymi zwanych. Tworzyły się gromady biczowników złożone z mężczyzn i kobiet różnego wieku, księży świeckich, mnichów, mniszek z krzyżami czerwonymi na piersi i plecach, z rózgami, świecami i sztandarami w rękach, ciągnęli biczownicy od miasta do miasta, od kościoła do kościoła, publicznie biczując się wzajemnie aż do krwi. Wyznawali grzechy przed sobą samymi, a nawet usiłowali cuda czynić. Choroba zaś ta religijna, jak mówi świadek naoczny, opat oliwski, ogarnęła nie tylko warstwy niższe, ale nawet hrabiów, rycerzy. Każdy miał w ręku bicz z guzami o czterech haczykach i obnażywszy się aż do bioder, trzy razy dziennie dokładnie się biczowali, śpiewając pieśń o męce pańskiej. Następnie padłszy na kolana, skrusze i żalu za grzechy bił się w piersi. Nie kończył się jednak czas ich udręczeń na trzykrotnym wzajemnym dziennym obiczowaniu, bo również nocą każdy sam siebie w pozycji klęczącej tak długo ćwiczył, póki siedmiu pacierzy nie zmówił. Pokutę odprawiali biczownicy przez dni 33,5 na pamiątkę, że Chrystus przez 33,5 roku ponosił trudy życia ludzkiego dla zbawienia ludzkości. O innych formach średniowiecznej pokuty czytamy w tym interesującym dziele. Więcej jeszcze chorobliwe było inne zjawisko obłędu religijnego. Gromady pokutników wśród śpiewów, tańców, nerwowych podskoków i różnych dziwacznych ruchów, jako żebracy przeciągali Italię i Niemcy nad rejskie. Charakter prawdziwej pobożności miały początkowo pielgrzymki do miejsc świętych, aby tam żałować za popełnione przestępstwa. Najcięższe pielgrzymki, jakie naznaczali spowiednicy przestępców, kierowały się ad partes transmarinas, a zatem do Jerozolimy i innych miejsc świętych. Do lżejszych u nas znanych należały Santiago de Compostelles, Aquisgrán i Rzym. W miejscu celu swej pielgrzymki morderca boso i z obnażoną głową obchodził wszystkie kościoły, a następnie z poświadczeniem odbytej pokuty wracał do kraju i tu otrzymywał nie tylko rozgrzeszenie od księdza, lecz także przebaczenie od rodziny zabitego. Pielgrzymki do miejsc świętych, dobrowolnie czy nakazane, o ile przyszły do skutku, były niewątpliwie dowodem pobożności tych, którzy powodowani głęboką wiarą narażali się na trudy i niebezpieczeństwa dalekiej podróży. Za chorobliwy jednak objaw należy uważać zwyczaj odbywania pielgrzymek przez zastępców, a zwyczaj ten stał się tak powszechny, że wytworzyli się zawodowi poszukiwacze rozgrzeszenia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Musiała ich zaś być znaczna ilość, skoro książęta i księżniczki równocześnie po kilku wysyłały w różne strony. W ten sposób możny zbrodniarz, zamiast żeby sam wykonywał naznaczoną pokutę, najmował sobie zawodowego pielgrzyma, który obchodził odpowiednie miejsca święte, przynosił z nich poświadczenie z odbytej pokuty, od zbrodniarza otrzymywał za nią wynagrodzenie, a zbrodniarz od spowiednika rozgrzeszenie. Inni za swoje
i za bliźnich grzechy żałowali całkiem odwrotnie, wzgardzali światem i jego marnościami, zamykali się dobrowolnie w pustelni i przebywali w niej przez całe życie. Jedynie przez otwór w murze możliwe było porozumiewanie się ich ze światem zewnętrznym. Wielkie były samozaparcie się obierającego sobie na pustyni dożywotnią siedzibę, ale zapewne większe męki i pokusy cierpiał ten przy kościele lub klasztorze, jakim dał się zamknąć w samotnej celi, bo z niej codziennie patrzał na ponęty życia światowego. Nachodziły go więc tęsknoty za użyciem świata, różne wizje diabelskie. I aby się ich pozbyć, krwawymi katuszami umarcia swe ciało, także nieraz przedstawiało się je jako ciągle krwawiące i siniejąca rana. Niewątpliwie oznaką chorobliwej ekstazy religijnej było poświęcenie życia młodego dożywotnim mękom ascezy, a już za prawdziwą chorobę umysłowo-religijną musimy uważać owych dobrotliwych, dobrowolnych męczenników, którzy jak fakiszy indyjscy na słupach lub bramach miejskich w postawie stojącej lub siedzącej niby posągi żywe całe życie spędzali. O biczownictwie w Polsce czytamy następujące dzieje. Nieludzki zaś zwyczaj biczowania się dopiero przez jezuitów wprowadzony został wraz z wielu innymi dziwnymi praktykami kościelnymi, jakoby na chwałę Boga wymyślonymi. Trzeba było jezuitów, żeby zwiódczy naród z drogi rozsądku wprowadzić do kraju obyczaj, którym się w dawnych wiekach słusznie przydzono. Jak bowiem ci wymyślacze nęcących o obrzędkach religijnych nowości przedtem we Włoszech, a w roku 1574 i we Francji bractwa biczowników zaprowadzili. Tak i u nas, jak się z tego chełpi ich pisarz Szembek w Gratisie, pierwsi wnieśli w roku 1588 ohydny obyczaj biczowania się oraz noszenia włosiennic i łańcuszków, na czym poszotkowie nasi przez dwa wieki pobożność swą obłędliwie zasadzali. Odtąd nie było suplikacji lub procesji w kapach, z którymi by biczowania się nie łączono. Wstrząsająca jest historia nieszczęsnych pokutników średniowiecznych. Srogie zaiste obowiązały wówczas kary pokutne, z pomocą których usiłowano zadość uczynić Bogu za popełnione grzechy i przebłagać Go lub zyskać wysoki stopień religijny doskonałości. Nauka o pokucie stanowi cząstkę ogólnej doktryny dobrych uczynków, wedle których zbawienie staje się udziałem człowieka nie wskutek wiary i wspartej posłuszeństwem wobec Boga i Jego woli, lecz przez uczynkowy współudział w dziele zbawienia polegający na korzystaniu sakramentów, odmawianiu modlitw i wykonywaniu innych uczynków nakazywanych przez Kościół, nie posiadających oczywiście charakteru ewangelicznej odnowy życia i chrześcijańskiej służby dla Boga i bliźnich w imię dobra i prawdy. W jakim stopniu nauka o pokucie odpowiada Pismu Świętemu? Dar łaski. Pokuta jest zadośćuczynienie za grzechy, jak również idea dobrych uczynków, czyli własnych zasług zbawiennych przed Bogiem, nie odpowiada duchowi Ewangelii. Wykazuje trudne do ukrycia sprzeczności z biblijną nauką o usprawiedliwieniu człowieka przez Boga z wiary w Chrystusa, a nawet godzi w istotę zadośćuczynnej ofiary krzyża, zniekształcając ogólne pojęcie sprawiedliwości i łaski Bożej. Żaden człowiek nie może odpokutować własnych grzechów, ponieważ w mocy przyrodzonych władz nie jest w stanie nawet przestrzegać elementarnych norm dekalogu. Wszyscy ludzie znajdują się w mocy grzechu, wszyscy zatem podlegają wyrokom sprawiedliwości Bożej. W tej sytuacji nikt nie może
osiągnąć usprawiedliwienia przez własne uczynki i osobiste zasługi. Stanowi to podstawową prawdę natchnionego słowa. Oto, co uczy apostoł Paweł. Dopiero co wykazaliśmy, że wszyscy Żydzi i poganie są pod panowaniem grzechu. Tak bowiem mówi Pismo. Nikt nie jest sprawiedliwy. Nikt nie czyni tego, co dobre. A wiemy, że to, co mówi zakon, odnosi się tylko do tych, którzy poddani są zakonowi. Więc niech zamilkną usta wszelkie i niech świat cały podda się wyrokom sprawiedliwości Bożej. Nikt bowiem nie może dostąpić usprawiedliwienia w oczach Jego przez uczynki zakonu. Zakon służy tylko do poznania grzechu. Nie znaczy to oczywiście, że wszelki czyn pozbawiony jest jakiejkolwiek wartości w obliczu Boga, gdyż wiara bez uczynku jest martwa, a zachowywanie przykazań i codzienne naśladownictwo Chrystusowe są nakazem Ewangelii, lecz wskazuje na fakt niemożności osiągnięcia doskonałości odpowiadającym wymogom zbawienia przez własne ludzkie wysiłki i zasługi, a bez pomocy Bożej. Z tych względów Pan Bóg, kierując się miłosierdziem, zmuszony był zaoferować ludzkości zbawienie na zgoła odmiennych warunkach, mianowicie jako dar z łaski przez wiary w Jezusa Chrystusa. Wszyscy bowiem zgrzeszyli, mówi apostoł Paweł, i pozbawieni są chwały Bożej, lecz przez łaskę Jego dostępują za darmo usprawiedliwienia dzięki odkupieniu, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Jego to ustanowił Bóg ofiarą przebłagania we własnej krwi Jego, aby okazać swą sprawiedliwość, a ofiara ta staje się skuteczną w tych, którzy wierzą. Wysuwanie własnych zasług i sprawiedliwie i pozbawione jest znaczenia. Musimy przyznać się ze skruchą do całkowitej bezradności w dziedzinie zbawienia i bezgranicznej zależności od miłosierdzia Bożego. Prorok Izajasz stwierdza: jesteśmy jako nieczysty, my wszyscy jako szata splugawiona, są wszystkie sprawiedliwości nasze. Przeto wszyscy opadamy jako liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas. Cóż możemy ofiarować Bogu prócz własnych spramionych serc, nieudolnych wysiłków? Skoro nie jest możliwe wypełnienie przepisów dekalogu, jakże możliwą jest pokuta za jego naruszenie? Pismo Święte naucza, że zapłatą za grzech jest śmierć. W jaki sposób można odpokutować te kary? Jedynie śmierć stanowiłaby prawdziwe i sprawiedliwe zadośćuczynienie. W obliczu tej oczywistej prawdy wszystkie zamierzenia pokutne grzesznika skazane są na niepowodzenie. Gdyby człowiek mógł odpokutować swe grzechy, Jezus by nie potrzebował umierać, a jeśli warunkiem zbawienia jest zadośćuczynienie, ofiara Chrystusa jest daremna. Dlatego Bóg zaleca ludzkości zasługi swego Syna wystarczające do zbawienia. Chrystus mocen jest całkowicie zbawić tych, którzy przed Bogiem stawają za Jego pośrednictwem, bo żyje wiecznie i może stawiać się za nami. Krew przelana na Golgocie obmywa każdy grzech, za który grzesznik żałuje i którego porzuca. Odkupienie dokonane przez Chrystusa jest źródłem zbawienia. On sam, pisze apostoł Jan, jest ofiarą zadośćuczynienia za grzechy nasze. Toteż wszelki trud tu podejmowany w intencji uwolnienia duszy od kary za grzechy mija się z celem. Nie istnieje możliwość zmazania jakiegokolwiek grzechu własnym aktem ekspiacji. Pozostaje więc ufność zasługi Chrystusa i łaskawość Ojca. Przyjęcie Jezusa jako osobistego i płynąca stąd duchowa moc do posłuszeństwa oraz dar łaski, oto okoliczności wprowadzające grzesznika na drogę żywota. Natomiast odmawianie formuł modlitewnych, umartwianie ciała z zakonną ascezą, a nawet biczowanie się i pielgrzymki są w tym wypadku bezużyteczne. Biblijna pokuta. W Piśmie Świętym występuje pojęcie pokuty, jednakże nie w sensie zadośćuczynienia za grzechy, odbywanego w formie wyznaczonych na spowiedzi czynów pokutnych. Biblijna pokuta to radykalna i całkowita zmiana życia, to odmiana pojęć i odnowa serca. Sens ten kryje się w greckim słowie pokuta, metanoia,
oznaczającym zmianę sposobu myślenia, zmianę natury, nawrócenie do pokuty, czyli jak tłumaczy ksiądz Kowalski, odmiany duchowej, prowadzi dobroć, łaskawość Boga, wzbudzające w sercu grzesznika chęć i wykonanie wedle Bożego upodobania. Wzywanie do pokuty, metanoia, pojmuje się fałszywie, gdy stawia się na pierwszym planie żądania czynów pokutnych. Prawdziwą pokutę poprzedza dzieło Ducha Świętego, umożliwiające grzesznikowi zrozumienie sprawiedliwości Bożej i własnego upadku, czego następstwem jest skrucha serca i pragnienie pojednania z Bogiem, jak również wola prowadzenia bogobojnego życia. Taki stan ducha wiedzie do szczerego wyznawania grzechów przed Bogiem i porzucenia ich. Urzeczywistnienie biblijnej pokuty stanowi chrześcijańskie odrodzenie. Bóg nie żąda czynów pokutnych, lecz odnowy serca i nawrócenia. A przetoż jeszcze i teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym sercem swoim i w poście, i w płaczu, i w kwileniu. Rozedrzejcie serca wasze, a nie szaty wasze i nawróćcie się do Pana Boga waszego, boć On jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, a hojny w miłosierdziu i żałujący złego. W biblijnym akcie pokuty nie występuje nakładanie kar, jak to ma miejsce w konfesjonale. O usprawiedliwieniu decyduje wyłącznie wiara i będące jej owocem nawrócenie. Rozumieli to patriarchowie i prorocy, skoro nawoływali lud do ufności i miłosierdzie Boże. W czasach apostolskich prawda ta należała do zasadniczej części katechezy apostolskiej. Żaden z mężów Bożych nie głosił idei katolickiego zadośćuczynienia. Dawid nazywa błogosławionym męża, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia bez jakichkolwiek zapłaty i czynów pokutnych. Nie czytamy również, aby Jan Chrzciciel żądał odbywania jakiejś pokuty. Jan Chrzciciel wzywał do skruchy i nawrócenia. Niechaj uczynki wasze będą owocem godnie odpowiadającym nawróceniu, nauczał. Zadośćuczynienia za grzechy nie żądał nawet Chrystus. Rozgrzeszając cudzołożną niewiastę, nie nałożył na nią żadnej pokuty, widząc skruchę jej serca i żal zrzekł, idź i nie grzesz więcej. Podobnie uczynił apostoł Piotr. Odpowiadając na postawione mu przez rzesze słuchaczy pytanie, co mam czynić, nie wspominał nic o zadośćuczynieniu, lecz zwrócił uwagę na konieczność odwrócenia się od grzechów, czyli na biblijną pokutę oraz przyjęcie chrztu. Do głębi wzruszeni tomowo pytali Piotra i innych apostołów: bracia czcigodni, co mamy czynić? A Piotr rzekł do nich: czyńcie pokutę i niech każdy z was przyjmie chrzest na imię Jezusa Chrystusa. Apostoł użył tutaj imperatywnej formy słowa metanoea, oznaczającego, jak wiadomo, całkowitą zmianę sposobu myślenia, co było trafnym określeniem istoty żądanego nawrócenia. Nauka o tak rozumnej pokucie stanowiła podstawową ideę kaznodziejskiej działalności apostoła Piotra, często mówiącego: a zatem czyńcie pokutę i nawróćcie się, by grzechy wasze były zgładzone. Jedynym zadośćuczynieniem, jakie zna Pismo Święte, jest naprawienie wyrządzonych bliźnim grzywd, zaś w stosunku do Boga nawrócenie i porzucenie grzechów. Skutki katolickiej pokuty. Główna różnica zachodząca między biblijną pokutą a katolickim zadośćuczynieniem ujawnia się przede wszystkim w skutkach. Każdy przyzna, iż łatwiej jest wypełnić najcięższy czyn pokutny, niż poddać swoją wolę Bożej woli i porzucić umiłowany grzech. Łatwiejsze jest odmówienie całej litanii modlitw do świętych pańskich, leżenie w kościele krzyżem u stóp ołtarza lub odbycie pielgrzymki do Częstochowy czy innych miejsc świętych, niż stoczenie pełnej wyrzeczeń walki z grzechem i wstąpienie w ślady pokornego Zbawiciela. W pierwszym wypadku samozaparcie jest mniejsze niż w drugim. Katolicka nauka o pokucie jako zadośćuczynieniu za grzechy sprzyja rozwojowi liturgicznych form pokuty, będącym kryterium
pobożności i odwracających uwagę od potrzeby nawrócenia serca i odrodzenia ducha. W konsekwencji prowadzi do zniekształcenia pojęcia zbawienia i wiedzie w prostej linii do religijnego formalizmu, bigoterii, hipokryzji. Zbawienie przedstawia się wówczas jako następstwo czynności rytualnych, a miarą świętości stają się własne zasługi w obliczu ludzi i Kościoła. Dalszym skutkiem jest uczucie samowystarczalności, które przeradza się w stan samousprawiedliwienia i pewną formę niezależności względem Boga i Jego nakazów. Jeśli istnieje możliwość odpokutowania własnych grzechów, to wówczas człowiek przestaje być całkowicie i bezwzględnie zależny od Boga. Karę wiecznego potępienia odpuszcza kapłan podczas spowiedzi, zaś karę doczesną odpokutowuje penitent. Łaskawość Boża okazuje się zbędna, a sprawiedliwość Jego nie przedstawia nadzwyczajnego problemu. W atmosferze zadośćuczynienia i tak zwanych dobrych uczynków rośnie poczucie własnej sprawiedliwości, która najczęściej przekształca się w najstraszliwszy grzech, jakim jest najczęściej jest pycha, zamykanie serca na głos łaski, miejsce pokory zajmuje religijne zarozumialstwo i wyznaniowa duma. Idea katolickiej pokuty i zbawiennych zasług przysłania ideę dobroci Bożej i pozbawia wiernych przywileju korzystania z łaski wyjednanej przez Chrystusa. Wysuwanie dobrych uczynków pomniejsza zasługi Bożego Zbawiciela. Ten zdawałoby się niewinny sposób, Bóg i Chrystus usuwani zostają z zasługującego im miejsca w dziele zbawienia. Wzorem religijności stają się święci, słynący z nut wiary katolickiej. Ich to Kościół zaleca naśladować i czcić. Najtragiczniejszą konsekwencją nauki o zadośćuczynieniu jest zakwestionowanie usprawiedliwienia dokonywanego przez Boga na podstawie wiary w Chrystusa oraz równoczesne wywyższenie uczynków człowieka. Sobór Trydencki wydał w tej kwestii niezwykle śmiałe i rygorystyczne orzeczenie. Jeżeli by kto twierdził, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia albo tylko przez przypisywanie mu sprawiedliwości Chrystusa, albo tylko przez odpuszczenie grzechów, albo że i łaska, przez którą stajemy się sprawiedliwymi, jest tylko przychylnością Boga, niech będzie wyklęty. Jeżeli by ktoś twierdził, że dobre uczynki człowieka usprawiedliwionego tak dalece są darem Bożym, że nie są również zasługami samego usprawiedliwionego, albo że człowiek usprawiedliwiony przez dobre uczynki nie zasługuje naprawdę na pomnożenie łaski, na żywot wieczny i dostąpienie tego żywota, niech będzie wyklęty. Dziękuję.